Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Cuda, cuda ogłaszają. Dziś również Orszak Trzech Króli w Lubniu. Tutaj trzech królowie spotykają się, by złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Ale co najważniejsze, to taki cud, że wszyscy mieszkańcy gminy Lubień spotykają się, by pokazać, jak wierzą i razem kolędować przy żubku Dzieciątka Jezus. Ci będzie od nas chwała, nieustannie wieczna chwała, żyj, żyj Zbawiciel. Macie wyjątkową okazję zaprezentowania tego, co u Was najpiękniejsze w tradycji. I tradycyjnie czwarty raz już ten orszak. Jak on wygląda w tym roku? Angażujemy studentów z całego świata i w tym roku mamy tradycyjnie, jak to u nas, studentów, którzy się wcielili w rolę królów, trzech królów wraz ze swoimi dworzanami, którzy pochodzą z obcych krajów. I oprócz tego jest mnóstwo zwierząt, bo to gmina Lubień, można powiedzieć, jeszcze gospodarką stoi. Tak, tak. W tym roku również zadbaliśmy o żywą szopkę. No i jest troszkę zwierząt, ciekawych zwierząt, ptactwa do pooglądania, więc zapraszamy. A oprócz tego przygotowaliście konkursy, takie integrujące, ale też angażujące społeczeństwo. Co w tym roku i za co będą nagradzani mieszkańcy gminy Lubień? W tym roku po pierwsze jest konkurs na najpiękniejszą gwiazdę betlejemską. Gwiazdy myślę, że Państwo to również pokażą. Jest drugi konkurs na najpiękniejszy strój. No i konkurs plastyczny, który był ogłoszony wcześniej, a dzisiaj będziemy oceniać pracę. Na dzisiejsze stroje i gwiazdę, bo to chyba będzie brało udział w konkursie. Tak, będzie brało udział w konkursie. Pomysł no to narzucił ksiądz wikariusz. No i takżeśmy poszukali, poszperali po internecie, troszkę ze zdjęć, troszkę z własnych możliwości. No i powstało takie coś. A dlaczego warto brać udział i pokazywać tym najmłodszym pokoleniom, że w ten sposób można również świętować? Podtrzymywanie tradycji naszej wiary, a także wspólne spędzenie z rodziną, tak jak tutaj z mieszkańcami. Wspaniała inicjatywa, także naprawdę jest to coś pięknego, piękne przeżycie i warto w tym brać udział co roku. Troszkę trzeba się wykosztować, poświęcić czasu, ale naprawdę ja bardzo chętnie i bardzo, no nie wiem, radośnie to przeżywam. Pomyliłem drogi, bo przyleciałem z Betlejem do Lubnia. Królowie poszli do Betlejem, ja trafiłem do Lubnia w odwrotną stronę, ale fajnie, że jesteśmy razem. Super, że Was wszystkich widzę. Betlejem troszkę inny klimat niż dzisiaj tutaj u nas. Nie ma na pewno śniegu, ale temperatura nie rozpieszcza około 11 stopni, więc nie jest tak ciepło, jakby się wydawało. Zdarza się, że nieraz czy w Boże Narodzenie, czy w Trzech Króli jest niesamowicie ciepło, nawet około 20 stopni. Wtedy wiemy, dlaczego śpiewamy kolędę, jak niebo goreje. Bo wtedy goreje słońce, naprawdę może nawet przypiec. Więc myślę, że stąd się wzięła też ta polska kolęda, jak niebo goreje, od tego ciepła Ziemi Świętej, nie od polskiego śniegu. A proszę powiedzieć, jak ksiądz obserwuje tą gorącą atmosferę tutaj w Lubniu i chęć jednak spotkania się przy żłobku Jezusa, to czy to napawa optymizmem? Oczywiście, że tak. To jest niesamowite przeżycie dla mnie. Pierwszy raz coś takiego widzę. I patrzę, mówię, w szopce między innymi widzę pieska, który budzi niesamowitą sensację. Obok Dzieciątka Jezus chyba druga sensacja, którą można spotkać tutaj w żłobku. Ale widzę radość, widzę zadowolenie ludzi i niesamowitą ilość ludzi. To mnie niesamowicie zaskakuje. Także bardzo pozytywne, piękne odczucie. To jeszcze taka prośba na koniec o życzenia, takie na ten rok 2020 i tą dobrą nadzieję, którą Dzieciątko Jezus przecież ze sobą niesie. No oczywiście zdrowia, błogosławieństwa Bożego, ale przede wszystkim pokoju. Pokoju, którego niestety w Ziemi Świętej nie ma. Prawie, że już 32 lata mijają, od kiedy wyjechałem do Ziemi Świętej. I tego pokoju tam nie mamy, ten pokój, który jest tutaj w Polsce, mimo że są narzekania, są problemy, ale naprawdę jest pokój, który trzeba docenić. Kiedy przylatuję Ziemi Świętej tutaj, odczuwam ten spokój
wychodzę bez dowodu, bez telefonu, zapominam wszystko, po prostu idę sobie spokojnie, jak u siebie naprawdę, i to można naprawdę odczuć, że tu jest pokój. Dlatego docejmy ten pokój pozdrowieniem, czy to żydowskim szalom, czy też arabskim salam, aby ten pokój zapanował w sercach, bo te słowa, czy w hebrajskim języku, czy w arabskim, mają niesamowite znaczenie. Pokój, który ogarnia całego człowieka, serce, umysł, ciało, po prostu pokój, który przenika człowieka i człowiek tak się wspaniale czuje. Tego pokoju wszystkim rodakom tutaj w Lubniu i w Polsce życzę.